Na turniej finałowy do stolicy Małopolski drużyna Chełmca Wałbrzych wyjeżdżała dzisiaj z samego rana. Zawodnicy jak zawsze w dobrych humorach przygotowani na turniej. Co powiedział trener przed wyjazdem? Jesteśmy tuż przed wyjazdem drużyny KPS Chełmiec Wałbrzych juniorów młodszych na najważniejszą imprezę w tym roku, na finał Mistrzostw Polski w siatkówce. No, z nami trener Tomasz Botwina. Ciekawy jestem, co nam powie, jakie ma zapatrywania na te zawody, bo cały czas uśmiechnięty, cały czas zadowolony z tego, co udało się do tej pory ugrać, no ale liczymy na to, że może gdzieś tam po drodze uda się coś więcej. Jak każda z drużyn, która tam będzie występowała, no co tutaj mówić, jedziemy po medal. Jest 8 drużyn, 3 medale do rozdania. Mamy nadzieję, że jeden trafi w nasze ręce. No, zgadza się, zawody w Krakowie zapowiadają się bardzo ciekawie. Już jutro gracie pierwszy mecz, jeżeli to wszystko się poukłada tak jak trener mówi, to zostajecie tam do samego końca. Codziennie bardzo ważne spotkanie, codziennie mecz, który tak naprawdę będzie decydował o tym, co dalej. Którego rywala obawiacie się najbardziej? Znaczy, no niestety trafiliśmy do bardzo mocnej grupy. Mamy Mozwolę, Warszawa i Jastrzębski Węgiel, czyli no, drużyny, które od początku były w gronie faworytów wymieniane do złotego medalu. No i mamy mistrza Polski z zeszłego roku, Tomaszów Mazowiecki, ale jedziemy walczyć. Ta drużyna jest w stanie zrobić wszystko. Po półfinałach jestem w stanie w 100% to powiedzieć. Ja tak trochę pocieszę trenera, gdy tak gdzieś tam przysłuchiwaliśmy się wypowiedziom szkoleniowców tamtych zespołów. Oni właśnie Chełmca traktują jako faworyta do zwycięstwa w tej grupie. To powiem szczerze, nawet nie wiedziałem. No dobrze, no, niech się boją. Rozumiem. Jutro pierwsze spotkanie, godzina 13. Będzie można was oglądać gdzieś na żywo? Tak, na Facebooku, na stronie Mistrzostw Polski Juniorów. Wszystkie mecze z komentarzem mają być udostępnione, tak więc zapraszam do oglądania, trzymania kciuków. No nic nam nie pozostaje innego, jak faktycznie trzymać kciuki, cieszyć się z każdej wygranej, pocieszać po ewentualnych porażkach, ale liczymy na to, że mimo wszystko po tych pierwszych dwóch dniach już będziemy mogli patrzeć, z kim Chełmiec zagra w półfinale. Dziękuję bardzo, proszę o trzymanie kciuków. To się na pewno przyda, nie zaszkodzi. W takim razie powodzenia i do zobaczenia po zawodach. Tuż przed wyjazdem pamiątkowe zdjęcie, widać się wszyscy w dobrych humorach, wyruszają w drogę do Krakowa, gdzie już jutro wałbrzyska drużyna od godziny 13 rozpocznie rywalizację w finałach Mistrzostw Polski, najważniejszej w tym roku imprezie juniorów młodszych, jaka przed drużyną Tomasza Botwiny.